Siemanko, pokażę wam glitcha na sprzedawanie tego darmowego LEDzi za tam 900 tysięcy, ale tu najpierw tak. Kartkę z kalendarza, bo 12 to w piątek zrobiłem ten post o tym koncie za free. I tu pokazuję, będzie widać datę i godzinę, kiedy wpisywałem sobie ten numerek. No niestety nikt go nie trafił, no trafił go dwa razy, no skill, ale no przesadził z komentarzami, no wyjebał 300. Pojedynczych cyferek plus jeden komentarz z wszystkimi, także zrobię może jeszcze raz zwężę ten 76 numerek, no nikt nie trafił, właśnie mówię, prócz no skilla. Zrobię może jeszcze raz, zawężę to nie do 300, a do 200, będzie łatwiej trafić ten numerek, albo po prostu dam jemu to konto, bo mi ono niepotrzebne, jedynie mogę je wykorzystać do nagrania innego glitcha, właśnie jeszcze z tymi naklejkami, ten Magic Slot na faceta z naklejkami. A tutaj do tego glitcha to tak, potrzebujemy RC Bandito, no i darmowe LEG umieszczone w poziomie warsztatu w arenie. Tryb celowania inny niż któryś znajomy, który gra, do którego będziemy dołączać. No PS4 może to robić, tam używać ludzi ze społeczności, nie musi mieć wcale znajomych. No Xbox niestety no musi mieć któregoś znajomego, który gra w GTA. I tu już pokazuję poziom warsztatu, ten punkt G. Darmowe LEG RH8, które jest za darmo w Legendary. No RC Bandito jest teraz na zniżce, akurat kto nie ma, może sobie kupić, to się mu szybko zwróci, jednak tutaj z tym glitchem to trzeba się trzymać tej zasady sprzedawania, żeby nie wbić się na ten limit sprzedaży, czyli dwa auta co 2 godziny, maksymalnie 7, 30 godzin przerwy. I teraz tutaj tak, mamy dwie opcje do wyboru, albo odpalimy sobie YouTube, zawiesimy aplikację, albo po prostu przejdziemy na ustawienia, sieć, ten internet i przejdę do trybu offline. Ja tu pokazuję na Xboxie, na Playu robi się tak samo, możecie albo zawiesić tym YouTube'em, albo internet wyłączyć. Podchodzimy do RC Bandito, dajemy D-pad w prawo, jak usłyszymy w tle mechanika, coś tam krzyczy, to dajemy właśnie te ustawienia sieci, przejdź do trybu offline, wyłączy nam się internet, wracamy do gry. Musimy właśnie mieć taką, widzieć swoją tą postać stojącą przy tej szafce, a tam już w tle wszystko czarne. Wtedy włączamy internet z powrotem, potwierdzamy komunikat, wywali nas do fabuły. Z fabuły wracamy nas lepiej na sesję dla zaproszonych i tam kontynuujemy wtedy glitcha. No jest on to bardzo proste, jest nawet łatwiejsze jak kiedyś takie były właśnie sprzedawanie LEG, no to tam było gorzej, trzeba było trafić chyba w którymś momencie, nie wiem, nie pamiętam, bo ja tego nie nagrywałem wtedy. No dzisiaj zdążyłem przyjechać do domu, mówię chuj coś nagram, no ale no zdążyłem nagrać, to odpaliłem live'a Bucha, jak cisnął z tym kurwa logopedą Bachusem i trochę mi tu zajęło, zanim się zabrałem za edytowanie filmiku. Także no, wbijemy na sesję dla zaproszonych, wracamy do areny, zależy kto gdzie ma tam te odrodzenie. Ja tu zmieniłem na losowe, zamieniłem miejsca w arenie tych samochodów, ale nie, tak nie zdążyło mi się zakręcić kółko zapisu gry, także mi to się nie zapisało, dlatego odrodziłem się z powrotem w garażu. Ale tu odrodzenie nie ma znaczenia, ale lepiej żeby nie było w arenie, wtedy no, lepiej działa ten glitch. I teraz tak, udajemy się do areny, wsiadamy do tego darmowego LEG. Jak wsiądziemy, damy D-pad w prawo. Powinniśmy zostać na tym miejscu, na którym stoi te nasze darmowe LEG, a nie, że wjeżdża nam tam do warsztatu. Teraz tak, idziemy na sprzedaj i klikamy dwa razy X albo dwa razy A na Xboxie, no żeby po prostu sprzedać, mimo że jest to za zero, nie? To my tego auta nie sprzedamy. Zrobi nam się czarny ekran. Wtedy dołączamy do kogoś z innym trybem celowania. Pierwszy komunikat potwierdzamy. Drugi anulujemy. Nadal będziemy siedzieć w tym naszym aucie. Wtedy znowu dajemy ten D-pad w prawo. Najeżdżamy na te ulepszenie Benego, żeby RH8 przerobić na retro.
ale nie kupujemy tego, tylko czekamy na tym z 3 do 5 sekund. Klikamy BB lub kółko, żeby wrócić. Klikamy opuść warsztat i dostajemy 904 000. Daję drugi raz D-pad w prawo. Mam retro LED niestandardowe, czekam tutaj, mówię 3-5 sekund. Mi to no taka minimalna norma. I klikam wstecz, opuść warsztat. I odradzam się na zewnątrz, na piechotę. Plus 904 000. No i teraz bym miał drugie LED, chyba bym mógł od razu, nie wiem, drugiego nie zrobić, tylko powtórzyć od początku, czyli podejść do RC Bandito, D-pad w prawo, też poczekać te 3 sekundy, aż ten kurde mechanik zacznie się odzywać, wyłączyć internet lub zawiesić aplikację i tak w kółko. No ale trzeba się trzymać tego limitu sprzedaży. Elo.